Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa niestety szwaka. Na T26E5 to nie jest wersja Patriot, jakaś zwykła wersja dla ubogich i dla szwaka. Kopalnie, bitwa standardowa, losowanie na dziewiątki. Dziewiątek jest kilka. Najważniejsze, że nie ma artylerii. No. To smutne troszeczkę, że artylerii nie ma. Szwak kocha artylerię tak samo jak i ja, jak większość z was zapewne też. No i cóż, szwak toczy się powoli na górkę. Pali sobie drzewko po drodze. Dobrze, nie? Szwaku. Myślałem, że się zatrzyma, ale nie, na snajpę nie, jedzie twardo. Będzie grał na wieżę. No i wierzę, że coś mu się uda ugrać. No szwaku, nie rozpychaj się, ja wiem, to, że ten mięsień piwny tutaj troszeczkę przeszkadza, ale mimo wszystko mógłbyś uważać. Dobra, lecimy dalej. Szwak podjeżdża bliżej, zaraz wyrwie jakąś plombę od TDK-a przez szczelinę zagłady. Nie, sam tutaj przymierzył się. Znaczy przymierzył. Nie przymierzył się, jak widać. Nie przebił się, nie spenetrował. Teraz też obija sobie bok przeciwnika, a przeciwnik od boku obija szwaka. Dobra, ale to jest taka właśnie bitwa. To jest szwak, nie spodziewajmy się po nim czegoś więcej. No, widać. Standarda B nawet nie potrafi przebić. I uparcie celuje tak, żeby wystrzelić pocisk i nie przebić. Uparcił z niego. No dobra, ale tutaj chociaż świeci tego... No, ale po co świeci tych przeciwników, skoro... Wow, pestka za pestkę. Ale frak jest. Świeci przeciwników, ale nie ma artylerii, żeby mogła tutaj coś zrobić, coś postrzelać, więc asysta nie wpada. Asysty jest 0. Efektywności szwaka również 0 na 10 strzałów wystrzelonych, bodajże no, damage'u bardzo, bardzo niewiele. No, zmiana pozycji, przesunięcie się na kamień od lewej strony, no i tutaj, widać już coś, tu jest. Jest na wykończenie przeciwnik, kto szybciej przeładuje, oczywiście szwak, bo on ma doładowanie coli. Wiadomo, że cola to jest no, doping. Standard B się wycofuje, pewnie się wystrzelał. Jaki snap, ładnie. Tym razem to się szwakowi udało. I szwak wyjeżdża sobie, tak, musi wyjechać. Ale zobaczcie, tam z tyłu nie ma żadnych TDK-ów, przynajmniej nie ma TDK-ów, które strzelałyby do szwaka. Jest tutaj za to na górce, na którą udało się szwakowi przedrzeć, jest... Baczat? Znaczy był Baczat, był. Dostaw jego wrak. Dobrze, szwaku. No i teraz pozycja idealna po to, żeby tutaj postrzelać z górki. No, szwaku. Ja powtórkę pokazuję, a ty takie babole siejesz. No strasznie, powinieneś już mieć, nie wiem, z 3,5 tysiąca damage'u. I znowu, zobaczcie. Szwaku, słyszysz mnie? Gąskę chociaż mu załóż, żeby się nie ruszał, żebyś miał asystę. No chłopie, staraj się, coś, jesteś na wizji. No, strzela, robi damage, no, no, udało się. No dobra, bitwa wygląda na wygraną. No i cóż, szwak nie narobił się zbyt wiele. Teraz sobie postrzela w krzaczki. Będzie świecony przez tę dziesiątkę. No ale może gdzieś tam stoi jednak ten UDES. A jest nawet obiekt. Obiekt, ale obiekt zainteresowany czymś innym, nie szwakiem. Nawet kimś innym. No i szwak ma tutaj dylemat. Cofać się, zjechać tu, spróbować strzelić jeszcze w kilka czołgów na wodzie.
Tylko czy tutaj uda się zjechać? No i szwag widać też się nad tym zastanawia. I przykład daje. Emil 1951 zjechał, stracił 18 HP, czyli można, można. I szwag zjeżdża. Udało mu się, pięknie, pięknie. Co to miało być? Jakie to celowanie paskudne? Szwaku. No tak trochę kiepsko, jak typowy bot, nie? Prawda? Zgodzicie się ze mną, tak? Piszcie w komentarzach. Obiekt? No, przebił, przebił. Oczywiście pewnie cały czas na goldowej jedzie, nie? O nie, to zwykły strzela coś. Ojej, szwaku. Przecież to trzeba sprawdzić, odpowiednie służby są ku temu. No i w sumie bitwa skończona. Dla szwaka przynajmniej. Dziwna bitwa. I chciałem ją pokazać nie tylko dlatego, żeby się pośmiać ze szwaka. To mi się, myślę, udało idealnie. Ale żeby pokazać, jak szwak zniszczył system. Zobaczcie, 8 fragów. Jeszcze przejmowanie bazy. A zaraz weźmiemy się za analizę przypadku. Bo bitwa jest dość ciekawa pod tym względem. Przejdźmy do wyników. Za chwilę. No już, 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 przejmuj bazę, przejmuj, no, już. Padła masterka. Padł Radley Walters. I Top Gun. Przede wszystkim... A co się zawiesiło? A co tutaj się zawiesiło? O, jest. Jest. Nie mogłem kliknąć. Zawiesiło się coś. No i tak szwakowi też się zbugowała bitwa. Bo zobaczcie, zrobił niecałe 3000. Chociaż powinien tam zrobić ze 4 co najmniej. Jakby lepiej celował. 4,5. Coś takiego. 8 fragów. I zobaczcie, jak istotne są fragi. Bo damage nie jest dość istotny w tym wypadku, chociaż oczywiście był robiony na pierwszej linii. 1576 expa. O, Chrysler mistrz. Proszę bardzo, tu więcej takich mistrzów, jak widać. Po przeciwnej stronie też mistrzowie. No dobra. 28 strzałów oddanych, 21 trafień, 16 przebić. No, to jest do poprawki, szwaku. Wszystko poniżej 300 metrów. To na pewno na plus. Ale zablokowane przez pancerz. Aha, ale przede wszystkim 8 fragów. Pamiętajmy o tym. 8 fragów. 1000 zablokowane przez pancerz. Coś tam przypadkiem szwak odbił. Te spotowanych... Tu nic nie ma, więc za to nic nie otrzymujemy. Asysty też nie mamy. A mamy jeszcze przejęcie bazy 41. To też jest podbicie jakby expa. Natomiast wszystko, znaczy większość tego expa podbite zostało fragami. Bitwa była krótka, zażarta, 121 tysięcy na czysto z kątem premium. Tak więc taka dziwna troszeczkę bitwa wpadła. Nie wrzuciłem jej dla samej gry szwaka. No może trochę, no tam. Wiadomo, okazja, żeby się pośmiać ze szwaka zawsze jest dobrą okazją. No ale ten exp mnie zastanowił, zaciekawił i chciałem się tym expem podzielić z wami. Piszcie w komentarzach o tym, jak nienawidzicie szwaka. Okej, no. Dobra. Jak lubicie adepto i że pozdrawiacie no tam wszystkich innych. No, ja w każdym razie pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.